widziałem, na razie widziałem tylko... Jesteś facetem, tak, który podpala podobno Polskę. Kiedy to zrobisz? Nigdy nie zrobię, bo to w ogóle nie o to chodzi. Pan minister w zasadzie powinien być na tym zdjęciu, no to jest oczywiście fotomontaż, jest jego głowa, no ten, który namawia do rozruchów, ten, który mówi, że czyli ktoś na kogoś powinien, no tak, tak, niby odpowiada za bezpieczeństwo, ale tak naprawdę szczuje jednych na drugich i robi wszystko, żeby do jakichś zamieszek doszło. Z naszego powodu na pewno nie. Ale powiedz mi, to jak to będzie wyglądało 11 z twojej perspektywy? Co planujecie? Słuchaj, planujemy przejście po Warszawie, ale przejście w takich miejscach, żeby nie spotykać ludzi, którzy nie chcą świętować. Tylko się nie da. Sam już wiesz, że no, też chcieliście przyjść tylko na pogrzeb w Gdańsku i spotkaliście ludzi, przez których musieliście stamtąd znikać. No tak, ale tam w ogóle nie myśleliśmy o tym, że może coś się wydarzyć. Nie, to się nam nie mieściło w głowie, że może można po prostu na pogrzebie tego typu imprezy urządzać, wrzeszczeć na ludzi, krzyczeć. A tutaj wiemy dokładnie, że pan minister planuje. Wiemy, że namawia, więc jesteśmy... Ale Błaszczak namawia, Błaszczak namawia co, ONR, żeby się z wami spotkać? No co robi? Najpierw opowiada, że ONR to samo co KOD właściwie, tylko z drugiej strony. A ciebie to obraża? A nie? No. No jesteśmy jednak pokojową organizacją, która zajmuje się troską o wartości i robimy to zawsze niezwykle delikatnie, kulturalnie i nigdy nie było na naszych spacerach po miastach żadnych ekscesów. Nie, to wiesz, to nie są spacery, to są marsze mimo wszystko. Nie, to są marsze w jakimś wiadomym celu. To nie jest taki spacer grupki ludzi, której się nie podoba sytuacja w kraju, tylko to jest marsz po to, żeby tak naprawdę ta sytuacja polityczna się zmieniła, jak rozumiem. Tak jest. Tylko że my się sprzeciwiamy łamaniu prawa, w związku z czym przede wszystkim musimy sami tego prawa przestrzegać. Mhm. Zresztą mamy informacje ze strony policji, że jesteśmy najspokojniejszą grupą ze wszystkich, którzy demonstrują. Policji Błaszczaka powiedzieli o was, że jesteście niebezpieczni. Nie policja Błaszczaka, policja policji. To ja rozumiem, że na czele policji stoją ludzie Błaszczaka, ale cała policja, te kilkadziesiąt, czy no, nie wiem dokładnie ile jest, prawie 100 tysięcy policjantów w Polsce, ale to nie są wszystko ludzie Błaszczaka, są po prostu ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo Polaków. Mówią o was, że jesteście najbezpieczniejsi, a jednocześnie władza daje was jako przykład najpoważniejszego ruchu w Polsce. Czytaj, oni są groźni. Jak myślisz, dlaczego taka jest narracja? No, myślę, że dlatego, że się zaczęli nas bać, bo widzą, że ludzie zaczynają rozumieć, co się dzieje w Polsce, zaczynają widzieć, że władza łamie prawo, zaczynają widzieć, że to jest poważny problem i coraz więcej osób się po prostu sprzeciwia. Władza miała nadzieję, że stracimy napęd, że coś, że jakoś to po trochu, spokojnie, przez wakacje zamrze, a się okazuje, że nie. No nie. Okej, a jak słuchasz takiego Grzegorza Schetynę, który też próbuje złapać wiatr w żagle i mówi, że jego plan na przyszłość jest taki, posłuchajmy. Wszystko, co pokazujemy dzisiaj, każdy segment publicznego życia, publicznej aktywności, pokazuje, że tak naprawdę są dwie drogi, dwie możliwości. Albo Polska Europejska, albo Polska PiS. Nie ma trzeciej drogi. Powołamy zespół parlamentarny do spraw zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy TU-154 z 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w celu osiągnięcia korzyści politycznej. To musimy wyjaśnić i zamknąć raz na zawsze. Myślisz, że ta programowa konwencja Platformy to jest coś, co sprawi, że o nich będzie mówiło się głośniej niż o KOD? No na pewno jakieś duże wydarzenie, to ono wywołuje komentarze, wywołuje reakcje. Generalnie dobrze się ta konwencja odbyła. Nareszcie się przyznali do pewnych błędów, niedociągnięć. To daje szansę na przyszłość, bo żeby się poprawić, żeby zacząć lepiej działać, to po pierwsze trzeba zrozumieć, co było nie tak. Nie, ja myślę, że niedługo będziemy znowu blisko współpracować. Cały czas współpracujemy, szykujemy się wspólnie do tego. Ale ty masz takie poczucie, że ty robisz swoje, a oni się podłączają, czy robicie to rzeczywiście realnie razem? Wspólnie się zrzucacie na to, żeby na billboardach zaprosić Polaków na marsz, bo billboardy są i kodowskie czasem, a Platforma się pod to podpina później. Jak to działa? Jak wygląda wasza współpraca? Nie nazywam tego podpinaniem. Oczywiście
partie szukają poparcia, szukają w związku z tym ludzi, którzy gdzieś się zbierają, bo to fajnie jest tam przyjść, ale my też potrzebujemy polityków, więc to jest taka symbioza, raczej bym powiedział. Właśnie a propos tego, my potrzebujemy polityków. Nie masz wrażenia, że więcej udałoby wam się zrobić? Być może bylibyście mniej postrzegani jako wrogo aktualnej władzy, gdyby na waszych marszach polityków nie było? Gdyby oni nie występowali z tobą na mównicy? No, czasami występują, czasami nie występują, ale nie da się tak zrobić, żeby coś zmienić w państwie bez udziału polityków, bo to tak jakbyś chciał... Możesz ty założyć jeszcze partię i spróbować to zmienić. No to ja bym został politykiem. To co by się zmieniło? To jest nadal politycy by... Nie, zalegalizowałbyś pewien ruch, który być może... Bo dzisiaj mimo wszystko, mimo różnych uwag do Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy demokratycznym krajem w tym sensie, że władzę można zmienić tylko przez wybory. No, zdecydowanie, ale w tych wyborach musi wystartować ktoś, kto będzie dążył do władzy, kto jest do tego jakoś przygotowany, ma struktury, ma zaplecze. No ja nie mam, ja nie jestem partią polityczną, nie pełnię... Nie, nie masz struktur, one się budują, ale czy nie dążysz do władzy? No oczywiście, że nie dążymy do władzy, nie mieliśmy nigdy żadnych doświadczeń ze sprawowaniem władzy na żadnym poziomie, nie mamy żadnych radnych, żadnych ludzi w żadnych organach władzy nigdy. W zasadzie, więc oczywiście nie jesteśmy, nasze dążenie do władzy byłoby jakimś absurdalnym pomysłem.